Jesteśmy w galerii Wnętrz Domar, więc większość producentów kuchni pokazuje nam duże ekspozycje, bo chcą pokazać jak najwięcej możliwości. W salonie Nolte chciałam Państwu pokazać kuchnię, która świetnie się sprawdzi w mniejszych mieszkaniach i tego typu rozwiązanie, które mamy tutaj, bardzo pięknie się zakomponuje. Warto zwrócić uwagę na fronty, ponieważ ta kuchnia wydaje się być ciemną, ma fronty dębowe wędzone i do tego ciemno-szare górne szafki plus ta zabudowa tutaj. Mimo to kuchnia wydaje się być jasną. To wynika z tego, że mamy bardzo jasny blat w połączeniu ze ścianą. Zastosowanie tego samego materiału w tych dwóch przestrzeniach powoduje, że kuchnia nabiera harmonii, a tutaj ta jasność dodatkowo jest wyeksponowana przez światło podszafkowe. Warto zwrócić uwagę na ten manewr, który się pojawia tutaj w szafkach wiszących. Gdyby ta cała powierzchnia była zajęta, wydawałoby się to ciężkie. Natomiast ten element otwarty tutaj, dodatkowo podświetlony, sprawia wrażenie lekkości i dodatkowo jest pięknym miejscem na użytkowanie czy też naszych pięknych elementów, czy książek do kucharzenia. W kuchniach warto jest zawsze pamiętać o oświetleniu. To jest element, który bardzo mocno wpływa na to, jak się w kuchni czujemy, właściwie we wszystkich przestrzeniach, ale ponieważ w kuchni pracujemy, to oprócz światła górnego powinniśmy mieć światło podszafkowe. A tutaj już zupełne szaleństwo, bo mamy kuchnię lewitującą dzięki temu manewrowi, który się pojawia tutaj, oświetleniu w dwóch płaszczyznach i to w wyspie i w tej części głównej, kuchnia wydaje nam się lekka. Zwróćmy też uwagę na to, że tym światłem możemy sobie różnie pracować. Możemy tą kuchnię docieplić, jeżeli mamy chęć i to jest zaproszenie do jedzenia, albo ochłodzić i wtedy gości nie zapraszamy. To jest taki znak. Każdy powinien go odczytać. Spójrzcie jeszcze na to rozwiązanie. Okap, znowu, który kojarzy nam się z lampą i warto tutaj przypomnieć, że każdy okap w tej chwili ma swoje indywidualne doświetlenie, ponieważ pracujemy na płycie, okap i światło są zintegrowane wspólnie. Warto też zwrócić tutaj uwagę na fronty, które pojawiają się w tej dużej zabudowie. To są bardzo indywidualne fronty, ponieważ są robione ręcznie i to jest beton ręcznie nakładany, co oznacza, że za każdym razem będziemy mieć inną fakturę w zależności od tego, kto go nałoży. Tych możliwości kolorystycznych mamy tutaj trzy. Od tej najciemniejszej do jaśniejszej. Pamiętajmy o świetle w kuchni, pamiętajmy o tym, żeby zachować to światło w każdej przestrzeni i pod blatem, i takie elementy bajeranckie świetnie się sprawdzą, kiedy wygasimy wszystko i będziemy mieć taki widok w salonie.